Około 20 tysięcy złotych w ciągu roku wzrośnie kwota obsługi Rady Gminy Lisia Góra. Diety radnych mają być wypłacane miesięcznie, a nie jak dotychczas za każde posiedzenie komisji czy sesję. Projekt wymyślili i przegłosowali na ostatniej sesji radni gminy. Wójtowi nie pozostało nic innego, jak zabezpieczyć środki w budżecie na ten cel. Jedyny jakby plus tego dla mnie jest taki, że będziemy mogli po prostu organizować sesję w razie potrzeby częściej, nie mając na uwadze kosztów, które generuje za sobą chociażby posiedzenie sesji czy komisji, także tutaj na pewno będziemy z tego tytułu korzystać i mówię, no jest to projekt, uchwała projektu radnych. Można oczywiście też szukać w ościennych gminach i rzeczywiście tutaj te stawki w gminie Lisia Góra były bardzo, bardzo niskie. Rzeczywiście radni zwracali uwagę, że jakby dla uzasadnienia, że w gminach sąsiednich te stawki są dużo, dużo wyższe i praktycznie wszędzie są to diety miesięczne, także no w tym kierunku rada idzie. Tu trzeba było znaleźć w budżecie kwoty rzędu 20 kilku tysięcy złotych, więc po prostu poszukaliśmy, znaleźliśmy takie kwoty. Tylko to albo aż to musiałem zrobić i takie środki zabezpieczyliśmy. Dodajmy, że miesięczna dieta radnego po zmianach będzie wynosić 300 zł. Twoja reklama w całym regionie. Telewizja IMAF. Oglądaj nas na YouTube oraz na kanale Amazing w Twojej sieci kablowej. Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Brzesko, Bochnia oraz okolice. Tylko teraz wiosenna promocja. Skontaktuj się z nami.